Hej, kochani, dziś na tropie symboli. Dawno nie było. A jeden symbol, który ostatnio bardzo często jest eksploatowany w przestrzeni publicznej, to symbol Z. Zaraz wam pokażę. Wygląda tak. Stąd właśnie dzisiaj do burtali z yy, Dlaczego? Dlaczego Z. Yy? Na sprzęcie rosyjskim, na budynkach wojska rosyjskie malują ten symbol i są tutaj różne teorie spiskowe. Co ten symbol Z oznacza? Dlaczego Rosjanie wszędzie malują to Z? Jedna z teorii mówi, że tu chodzi o zorro, tak? Czarny płaszcz, maska na twarzy, szpada i tą szpadą tak malował na drzwiach. Wszędzie, gdzie pod osłoną nocy się włamywał, zostawiał taki ślad, że jest takim. Ni to szpiegiem, ni to zbawcą narodu, o, sługa narodu, tu nam się kłania. Swoją drogą bardzo fajny film. Oglądam. Jestem dopiero na trzecim odcinku, to znaczy obejrzałam trzy, bo nie miałam czasu obejrzeć więcej, ale z nadzieją na więcej, oczywiście. Zamierzam obejrzeć wszystkie. No i teraz tak, to Z, nie? I absolutnie nie, nie kojarzy mi się to z Zorro, wiecie? Jak tylko to usłyszałam. W głowie wyświetliło mi się to Z, i pierwsze co, no to jak myślicie, co? Zombie, nie? Nie żadne Zoro, tylko zombie. Czy tak jest, czy nie? To sobie spróbujemy to odkryć. Co nie znaczy, że te odpowiedzi, które uzyskamy, nie będą tylko jakimś takim opisem energii. To może nie być, wiecie, dokładnie ta koncepcja, którą wymyślono pierwotnie. Skąd to Z? Ale tę energię tego Z po prostu przybliżymy. Co to za energia? O co chodzi z tym symbolem? Ja czuję, że bardziej chodzi o zombie niż o Zorro. I co ciekawe, pierwsza wzmianka, jak tylko tutaj się pojawiła w przestrzeni publicznej o, o, o tej sygnifikacji Z na jakimś tam czołgu wymalowanym. I zobaczyłam ten czołg z tą literą Z, ruski czołg, który gdzieś tam w Donbasie chyba był. Sfotografowany, czy ujęcie na filmie, już teraz nie pamiętam, czy to było zdjęcie, czy, czy, czy fragment filmu. To po prostu usłyszałam piosenkę w głowie Dolores, nie? Scranberries, zombie, zombie, i usłyszałam to. Dale Bombs, ich bomby, ich bomby, ich bomby, bomby, bombardowanie, nie? Tak mi się to skojarzyło. Słusznie czy nie to już inna sprawa. No i dobra. Niech tu sobie to leży. Czym jest to Z. Po prostu sprawdzamy. Mówię, sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. No to sprawdźmy. Czym jest ten symbol Z. Smarowany wszędzie na, na murach, na budynkach, na czołgach, lufach. Jakiś tam, nie wiem czy na mundurach też, te, te, tego nie wiem, więc nie, nie powiem, że wiem jak nie wiem. Natomiast na sprzęcie i na budynkach to widziałam, że malują to Z. Z jako zwycięzca też, tyle tylko, że Bo akurat w języku polskim. Czym jest to Z? To by wtedy V malowali, a nie Z bardziej chyba. Albo P, Pabieda, nie? Pabieda. Dobra. Czym jest ten symbol? Jaka jest energia tego symbolu? Czyli czym ten symbol jest? O co tu chodzi? Jaka tu idea, koncepcja przyświeca temuż? A no to, to jest to. Czyli to, sprawdzamy. Bardzo ciekawe, bo z przełożenia, jak tasowałam karty, też mi wypadła dwójka kielichów. I tak sobie myślę, eee, takie odczapy te dwa kielichy. A tu masz, znowu dwójka kielichów, nie? Znowu dwójka kielichów. Zobaczcie, jak wygląda ta karta. Ona wygląda w sumie najprzyjemniej ze wszystkich w tej talii, bo tu mamy taką. Wymęczoną kobietę to są bohaterowie mojej wizji, muszę Wam powiedzieć. Sprzed dwóch lat mniej więcej tak widziałam tych ludzi. Możecie sobie sprawdzić filmik z wieczorem wizyjnym z 2020 roku, gdzie mówię właśnie o takich ludziach uciemiężonych, brudnych, jak idą przez te pola, wędrują, stoją przed domem, bo, bo, bo ten dom stracili, tak. Ale mają siebie, mogą na siebie liczyć. Najpierw zacznę od opisu, później będziemy się wgryzać w symbolikę tego Z. I, I ta dwójka kielichów mówi o takiej próbie wspierania i ratowania się, bądź kogoś. Kogoś zwykle, bo dwa kielichy mówią o miłości. Czy zombie, czy zorro? Powiem wam, że oni wyglądają jak zombie, bo to są ludzie, którzy dużo stracili i wyglądają jak tacy jakby wyszli spod ziemi. Skóra i kość. Poszarpana jakaś odzież I coraz bliżej yy, jestem skłonna tutaj twierdzić, że wcale nie tak odległa interpretacja jest od tego Zorro, właśnie. I to może być zaskakujące. A może nie. Bo jedno i drugie tutaj mi się pokazuje, ale w dwójce kielichów zdecydowanie bliżej jest do energii Zorro niż zombie. To sami przyznacie. Dwójka kielichów wszak nie mówi o walce. Dwójka kielichów mówi o wsparciu, mówi o miłości, mówi o obronie, ochronie, mówi uwaga o tworzeniu lepszego klimatu, o pojednaniu, o wybaczeniu. Niezłe, nie, nie? No więc spróbujmy tutaj odczytać, co, co tutaj autor tali na ten temat. A ja jeszcze powyczuwam pewne rzeczy, z całą pewnością. To zombie mi się tutaj jawi jako ktoś, kto tutaj przybywa, żeby ratować drugiego. No bo tak to widać. Tu mamy dwoje ludzi. Jedna jest tutaj, y, ta persona y, w energii żeńskiej. Tradycyjnie, archetypowo, prawda? Symbolicznie słabsza, bardziej pasywna, taka przyjmująca pomoc, receptywna. No i energia męska czyli ta wspierająca bardziej aktywna, dynamiczna, dająca ochronę, opiekę. I tyle. No więc zobaczmy. Dwójka kielichów. Co oni tutaj na ten temat piszą. Rozgrywa się tu w scenerii jak widać zdecydowanie wojennej. Tu mamy jakąś mgłę. Ta mgła na karcie też jest ważna. Bo ona tutaj pokazuje dużo niejasności. Tajemnic. Niewiedzy. Na tematy najróżniejsze. W tle ta ciemność i ten nadpalony dom, który przestaje tutaj istnieć. Co ciekawe, dwójka kielichów nie jest w pozycji odwróconej, nie? Tylko właśnie tu jest bardzo ciekawe, dlaczego ona jest w pozycji prostej. Bo w pozycji prostej to na generalnie pokazuje, no co by tu nie mówić, intencje dobre, a nie złe. Ja to teraz interpretuję karty. Po prostu pokazały mi, że ten symbol Z, czyli koncepcja. Jest czymś dobrym. Sama koncepcja, symbolika ma nieść wsparcie i ochronę. A co za tym idzie, to już jest inna sprawa jak to wygląda w tak zwanym praniu. Ja tego tu nie będę komentować. Ja się odnoszę tylko do interpretacji symbolu, który oni używają wszędzie. Więc koncepcja tego symbolu, tego, który to wymyślił, była taka właśnie żeby dawać wsparcie, ochronę i opiekę bardziej tu o to chodzi na karcie są ludzie, którzy tutaj przeżyli i ci, którzy przeżyli mają bardzo ciężki czas natomiast nawet w tym ciężkim czasie oni tutaj są wspierający Ofiarowują sobie wsparcie i miłość. A to wsparcie jest szczególnie potrzebne wtedy, kiedy zostali pokonani. Więc tu jest jeszcze taki rys tej energii, że to jest wsparcie również dla pokonanych, wsparcie dla pokonanych, żeby nie tracili nadziei. Więc nie mam wątpliwości, że tutaj nie chodzi o przeciwnika, tylko bardziej tutaj chodzi o to, żeby wspierać tych, którzy z założenia najprawdopodobniej przegrają i będą pokonani. A kto to będzie, to ja powiem tylko tyle, że to wiadomo kto, natomiast yy, nie zaryzykuję teraz z podzielenia się tą wiedzą. Ale tu, a propos ryzyka, yy, mamy też taką adnotację. Mamy tutaj dwóch partnerów, jakichś, yy, którzy yy, ryzyku, jeden z nich ryzykuje wszystko, żeby chronić osobę drugą. Jeden z partnerów ryzykuje wszystko, żeby chronić tę drugą. Więc ten, ten symbol Z. Ma tutaj być takim uhonorowaniem, tak naprawdę, życia i pamięci. Czyli sprawa jest dość prosta i oczywista. Tu nie brnęłabym w jakieś bardzo humanitarne koncepcje prorosyjskie, bo, bo z całą pewnością ich tutaj nie było. Te dwa kielichy mogą być mylące, ale dochodzimy tak naprawdę do sedna. To, to sedno jest tutaj bardzo dobrze wytłumaczone w opisie karty. Chodzi o uhonorowanie życia i uhonorowanie pamięci życie i pamięć z jak życie z jak жизнь жизнь y, powinno być może żet ale to byłoby w cyrylicy i tak zwany świat nie zrozumiałby Skąd ten przekaz z z to жизнь to życie ochrona życia y, oczywiście tu można się zastanawiać, czy jego życia. No myślę, że każdy naród chce chronić przede wszystkim życie swoich obywateli, nie? Czyli dlaczego Rosjanie umieszczają to Z? Z jak żyzm. Ani zombie, ani zorro. Gdzieś to jest pomiędzy tą jedną i drugą energią, bo, bo czuję, że te, 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 te jakieś takie te spiskowe one już były dość blisko blisko, blisko ale nie na tyle blisko, żeby to wytłumaczyć. Żyzn. Dla mnie to jest po prostu życie. W polskim alfabecie trzeba by tu dostawić kropeczkę, nie? W cyrylicy to wygląda zupełnie inaczej. Zaraz Wam pokażę, bo nie wszystkie dzieci się uczyły. Ja jeszcze jestem ze starego rozdania, znam rosyjski, więc pokażę. Aha, aha, chodźcie tu do mnie. Mamy Z po polsku to dostawimy Ż, czyli mamy życie. No i żyzn to będzie po prostu tak. I znak miękki na końcu, nie? Żyzn, życie. Tak tu wygląda to Z. I kochani moi. Dla mnie to jest właśnie to, bo przecież ta cyrylica to nie jest znowu aż taka popularna. Ona, ten alfabet yy, nie jest jakimś alfabetem znanym na całym świecie. Myślę, że to był. Wiecie co? Yy, ta koncepcja była bardzo przemyślana. Bardzo przemyślana. Ma być takim energią, nośnikiem właśnie y, miłości, czystych uczuć, życia, pro-life, tak, jesteśmy ich y, życiem, honorujemy życie, chcemy jak najlepiej, pamięć i tak dalej. I trochę te teorie spiskowe mogą tutaj brać w tak zwany łeb, dlatego, że spodziewamy się zwykle wszystkiego najgorszego. To otoczenie jest istotne, bo też tu widać, nie, że tu jednak jest y, ta energia Takiego jak tu zostało powiedziane, yy, tak, tych zombie, bo one tu coś za sobą muszą zostawić, na chwilę schować się do tego grobu i później z niego wyjść, żeby zmartwychwstać. Czyli jak najbardziej, no, jest ten element cały czas tutaj aktywny, ale mm, trzeba się upewnić. Czy właśnie jakieś zaszłości historyczne nie będą z ziemi wyzierać? A właśnie o to chodzi, że, że żeby był ten pokój i spokój, musiałyby być jakieś zaszłości historyczne tutaj yy, zakopane na tyle głęboko w ziemi, żeby właśnie się nie reaktywowały, żeby spod tej ziemi nie wyszły. Pokój i spokój. Tu jest powiedziane, żeby... Się modlić, że lepiej jest modlić się, a nie uciekać. Nigdy nie uciekać. No to mamy tutaj motto żyzn, czyli życia Z. Albo walcz, albo módl się, módl się, ale nigdy nie uciekaj. Prawda? To jest to nasze Z. Módl się, ale nigdy nie uciekaj. Taka tu mam, taką mamy tutaj yy, odsłonę. Co tu jeszcze? Yy, to jest taka energia, która mówi o tym, że trzeba być silnym, bo zostawiasz swój dom. Gdzieś tam idziesz w ten świat walczyć, prawda? Co ciekawe, wiecie, co im powiedziano tym rosyjskim żołnierzom, jak szli na wojnę? No, tu dokładnie jest napisane, co im powiedziano. Leave home and run to the nearest colony. Rozumiecie? A jak nie, to tłumaczę, bo nie wszyscy wiedzą. Opuść swój dom, zostaw swój dom, swoją ziemię i biegnij, idź. Do najbliższej kolonii. Kolonii. Myślę, że Ukraina jest traktowana jako kolonia. Prawdę mówiąc, granicy państwa nie, ukraińskiego, one chyba nie zostały zarejestrowane. Tak ostatecznie. Tu mamy jeszcze taką jedną rzecz. Słowa klucze odnoszące się do tej symboliki. Empatia dla określonej sytuacji, długotrwający związek między Rosją i Ukrainą, tak głęboki i długi, że nie da się tych kochanków rozdzielić, żeby nie wiadomo co. I Rosjanie nie chcą rozdzielić tego układu, nie chcą się oddzielić, bo to jest sytuacja takiego mariażu, tu wręcz pokazana. I pomiędzy tymi kochankami, jeden i drugi może być poraniony, ale pomiędzy nimi jest przyciąganie, sojusz. Uwaga, sojusz i pożądanie, tak? Oczywiście jeden może pożądać drugiego w takim sensie, że chce jego surowców naturalnych, bo wiadomo, Ukraina jest krajem bogatym, krajem biednych ludzi, tak? Żyzne ziemię. Yy, surowce naturalne. Także jest krajem atrakcyjnym. I trzeba tutaj yy, przynajmniej w części yy, zastosować protekcję. Uwaga, protekcję, bo nie można wszystkiego zniszczyć. Dlatego, że yy, Rosjanom, coś tutaj się z tej Ukrainy jeszcze może przydać, nawet bardzo przydać, więc. Nie bez powodu nie wyłączyli gazu. Ruski gaz cały czas na Ukrainę płynie, bo tu mamy jakiś rodzaj też sojuszu takiego nierozerwalnego mariażu. Pamiętajmy, że dwójka kielichów jest w pozycji prostej. Modl się, ale nigdy nie uciekaj. I szukaj sobie tutaj, opuść swój dom, ale szukaj najbliższej kolonii. A to Z też mówi o. W tym eksodusie Ukrainy, widzicie jak to się pięknie pokazuje? Cała historia właściwie została opisana w tej jednej karcie. W jednej karcie, zobaczcie ile jest historii. Ukraińcy też opuścili swoje domy, prawda? I gdzie poszli? Poszli, oczywiście. Yy... No głównie do Polski, bo wiadomo, że tam udali się niektórzy do Czech, do Słowacji, czy, czy tam na Węgry, ale to są jakieś. Maleńkie ilości i znikome, natomiast no, większość jednak udała się do najbliższego sąsiada. I dokładnie ta karta o to, to opisuje tu w tej talii Z, to sobie Boże, sprawdzić, jak macie. E, opuść swój dom i szukaj najbliższej kolonii takiej osady, nie? Najbliższej osady szukaj. Najbliższą osadą okazała się być y, Polska, jak, jak widać, bardzo, bardzo gościnna. Ten symbol Z jest wielowymiarowy. On tu naprawdę mm, jest takim przyczynkiem do utworzenia wielowątkowej historii, jak widać. I żeby nie przedłużać, bo ja chciałam naprawdę bardzo króciutko tylko sprawdzić. I chodzi tutaj o życie i mm, czerpanie mm, z Ziemi. Z jak ziemnia, jak Ziemia jeszcze. Następny trop. To jest życie, to jest ziemia, czyli będzie Ziemia, Ziemia. Nie wiem, czy dobrze napisałam coś tam z tego rosyjskiego jeszcze pamiętam. Chyba tak, Ziemia, nie? Bułat, bułat Okudżawa kiedyś śpiewał taką piosenkę do Ziemia e, kręci się. I to była taka modlitwa. Yy, proszalna. O przetrwanie. O ocalenie. Życie i Ziemia. Tak rozumiem to Z. Tak rozumiem to Z. Dobra. Sprawdzamy dalej czyli symbol symbolem. Yy. Tak teraz wyczułam wiecie co. Taki aspekt yy, pewnego takiego poruszenia... Yy. I zobaczyłam to. Jakby się tak ziemia zachwiała. I. I chodziło o coś więcej. Poza symbolem. Dokładnie co tu to, to mamy tu na, na tym, w tych tropach. Życie na ziemi też życie i ziemia, życie na ziemi. Że to jest też już nie tyle symbol, tylko w ogóle część tej układanki, te walki, ten, ten wątek wojenny jest częścią jakiejś walki o przetrwanie, częścią jakiegoś planu na życie na Ziemi, życie na Ziemi. Tak, tak to po prostu poczułam, zobaczyłam jak, jak takie trzęsienie Ziemi, ale dokładnie. Bez y, żadnego powiązania z y, konkretnym krajem. Zobaczę, o co tu chodzi. Jak ten wątek rosyjsko-ukraiński y, łączy się z tym, co ja y, zobaczyłam, z tym trzęsieniem ziemi. Y, tak się łączy. Tu jest energia orobas, czyli uczciwość. Myślę, że ziemia domaga się uczciwości, dlatego się zatrzęsła. Stąd tutaj te ruiny, a tu opadające liście. Zobaczymy, jakie jest odniesienie w oracle. 58. Sprawdzam. Mamy tutaj y, energię powietrza, planetę Jupitera. Czyli tutaj, y, uwaga, uwaga! Ziemia się tu sprzeciwia, domaga się oczyszczenia i uczciwości, ponieważ wiadomość, jaką chce ci ten orobas przekazać w kontekście tych wypadków. Wiadomość, informacja, message, tak naprawdę od tej trzęsącej się ziemi, tak? Ona mówi tak, daje odpór, nie pozwalam na jakiekolwiek zapędy ludzi, ich pożądania, ich chciwość, żeby osiągnąć. Swoje potrzeby poprzez środki dewiacyjne, środki, które wiążą się z jakąś dewiacją, z odchyleniem od normy. I ci, którzy się tego dopuszczą, w jakimś sensie zostają ukarani, ponieważ uczciwość czego wymaga? Czasem wymia wymaga ofiar, ale yy, chodzi tutaj o generowanie. Wygenerowanie takiej energii, która da odpór kłamstwom i fałszywym obietnicom. Kłamstwom i fałszywym obietnicom. To są te dealy, to są te umowy, tak? Jedno jest widoczne, a, 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 ma, a, a to wszystko zawsze ma jako jakieś tam swoje drugie dno. Kłamstwa i fałszywe obietnice. I Ziemia teraz domaga się uczciwości. Dlatego widziałam właśnie, jak tak się, to trzęsienie ziemi po prostu widziałam. O, dzisiaj też nie bez powodu, proszę. Tak mnie coś tknęło, żeby więcej kamyków ułożyć. I tu mamy. Mm, Tak naprawdę taką walkę, walkę o uczciwość. Żeby się właśnie ta ziemia, żeby się nie te kłamstwa, żeby się tak pokruszyły, w takie odłamki, żeby to się wszystko pokruszyło, ten fałsz, ta obłuda, te kłamstwa. A co ciekawe, ta karta też jest bardzo taka wymagająca, bo ta energia wypada zwykle wtedy, kiedy ten messenger ma tutaj y, ogółowi ludzi, tak, bo taki jest zamysł, prowadzę kanał dla wielu tysięcy ludzi, żeby ogół ludzi, który to ogląda, zrozumiał, że, że jest teraz w takim czasie y, egzaminu i testowania Twojej świadomości, egzaminowanie Twojej świadomości, bo ta ziemia, jako pewna taka struktura duchowa, nazwijmy to. Chcę się upewnić, czy Ty już jesteś gotów, naprawdę to raz, a dwa, chcę zapewnić Ciebie, że mm, możesz mieć pewność prawie stuprocentową. Że te wszystkie guilty secrets, czyli yy, te sekreciki, te tajniactwa, takie, te, 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 ale w, w, wszystkich tych, którzy ponoszą za to winę, tak? Czyli, czyli te, te takie grzeszki, grzeszki na sumieniu, ujrzą światło dzienne, wyjdą na jaw, że to wyjdzie na jaw. Czyli co? Mamy tutaj takie zapewnienie, że ta sytuacja, która się teraz rozgrywa, To mamy takie zapewnienie, że te wszystkie winy, przewiny, też z obydwu stron, to te, te wszystkie sekreciki, te jakieś tam takie machlojeczki, nie? że to będzie wychodziło na jaw, to ujrzy światło dzienne. Ziemia się tutaj oczyszcza z kłamstwa. Wymaga po prostu walki fair play, nawet już nie walki, po prostu uczciwego życia. Bardzo ciekawe, a wracając jeszcze do tego symbolu Z, bo koncepcja koncepcją, natomiast jak ona się ma rzeczywiście do działań wojennych, tak? Czego tak naprawdę Rosja chce od Ukrainy? Naprawdę. I kończymy czytanie, bo tu nie ma sensu drążyć tematu. Czego tak naprawdę Rosja chce od Ukrainy, bo skoro tam jest, no to czegoś chce. To jest jasne. Jest oczywiście wiele koncepcji, yy, wiele materiałów na ten temat w internecie i poza. A ja kart po prostu chcę zapytać, czego Rosja chce na Ukrainie, czego tam szuka, czego chce. Szóstki denarów, czyli jak najbardziej ziemi i pieniędzy. Stąd, może te skałki po raz kolejny. Zwracam uwagę, bo co tu mamy? Sześć pentakli, prawda? Idzie tutaj ten człowiek po tych ruinach. I pytam, czego szukasz, człowieku, na tej Ukrainie, tak? Czego tu szukasz pośród tych ruin? A on mówi, szukam sześciu denarów. Tylko że 6 denarów też pokazuje, kochani, umowę i sojusze. Że to nie jest. Yy, uwaga. szóstka denarów yy, nie jest energią na przykład kradzieży, nie? Yy, tylko czego? Yy, Takiej umowy. To jest coś za coś. Szóste denarów to nie jest tak, że ja wpadam, napadam, ograbiam i zabieram. Tylko w 6 denarów to jest tak, że ja przychodzę podpisuje z kimś układ tu też jest układ i sojusz układ i sojusz, a tu masz Z podpis, nie? tym, szpadom czu, czu, czu. i uwaga i w szóstce denarów jest coś za coś żeby było śmieszniej, szóstka denarów w pozycji prostej mówi o sprawiedliwej wymianie uwaga, sprawiedliwej wymianie serio no to teraz sprawdzam jeszcze się odniosę, bo tutaj mam tysiąc myśli na sekundę, więc zaraz będę dopowiadała, ale jeszcze chcę z guidebooka odczytać, co tutaj mamy, bo zapewne będzie coś ciekawego. O czym się przekonaliśmy już wcześniej przy dwójce kielichów. No, i teraz tak. Yy, dobra, już to, już, już mam, już nie musicie dłużej czekać. Bardzo ciekawe. Yy, energia odkrywania. Yy, tu mamy odkrywkę, tu mamy na przykład kopalnie odkrywkowe. Jak najbardziej w szóstce denarów chodzi o surowce. Nie ma wątpliwości. Druga rzecz. Coś tu się odkrywa, czegoś się tu szuka i to jest to, czego chce rząd. Bo tu jest dokładnie powiedziane that's what the government does. To, to co robi i to, czego też chce, tak czuję. Yy, I tutaj yy, te organa rządowe opowiadają taką tutaj historię. I wydaje się nic do siebie nie pasować, nie? A pamiętajmy, że szóstka denarów jest energią Prawie, że doskonałej równowagi. Natomiast, natomiast tu powiadają tak: nie wszystkie kawałki, które są takie porozrzucane, one nie są tu jakby zgromadzone w jednym miejscu, one do siebie nie pasują, nie, nie tworzą spójnej jakiejś całości. Tak się wydawać yy, może, prawda? A tymczasem tutaj yy, toczy się swego rodzaju gra o jakiś yy, jeden z największych takich researchów, takich odkryć, które ma doprowadzić do yy, po tej ruinie, uwaga, do rozwoju. Tych, tych lokacji, ale też w ogóle chodzi o lokacje i o delokacje czy relokacje? W jakiej scenarii to się rozgrywa? W energii, oczywiście, uzbrojenia, w energii, Yy, takiego ochrony jakichś terenów atrakcyjnych jest tam tak zwana straż umie umie umiejscowiona żeby tego, żeby te tereny najbardziej atrakcyjne chronić i jest to energia, która przynosi no heavy machine guns czyli ciężkie takie te yy, jakieś tam te karabiny maszynowe powiedzmy nie znam się na uzbrojeniu na tyle, żeby dokładnie to opisać. W każdym razie tutaj jest pełne uzbrojenie. Tak jest powiedziane. Pełne uzbrojenie w tych atrakcyjnych destynacjach czy, czy lokacjach. I to jest takie pytanie: czy ty myślisz, że to jest normalne? I tu mamy zapewnienie nie. Nie jest. Już wcześniej ta energia uczciwości mówiła o jakichś dewiacjach, nie? O odchyleniach od normy. Sam jakiś sojusz wydaje się być dewiacją i odchyleniem od jakiejś takiej człowieczej, takiej racjonalnej, czysto ludzkiej, no nie wiem jak to nazwać takiej racjonalnej normy, powiedzmy. Oni. Bliżej niezidentyfikowani tak zwani oni, ale wcześniej była mowa o rządzie. Oni dążą do takiego stanu, do takiego punktu, żeby przerwać historię, żeby zrobić wyłom w jakiejś historii. Ludzie mają prawo, żeby wiedzieć o co chodzi, ale ten wie najlepiej, kto jest blisko, kto jest najbliżej tej sytuacji. Ten najlepiej wie, bo on tam jest, on w tym tkwi. Cała reszta potrzebuje dużo więcej czasu. Kto wie najlepiej? Ten, który bierze ucze który uczestniczy w walce na linii frontu, bo on ma kontakt z tak zwanymi bestiami, które są blisko niego, z bestiami, ci, którzy wtapiają zęby w jego rękę, ten wie. To jest energia oczyszczająca, czyli tutaj Rosja. Czego ona tu chce od Ukrainy? Czego tutaj chce? To już powiedziałam, tu, tu są pieniądze, tu są dobra, tu są te odkrywki, tu są te tereny atrakcyjne, ale nie tylko. Tu jest jakiś zamysł tak zwanego sprzątania. Karta w tej talii tutaj mówi, przyszedłem, żeby posprzątać. W dodatku z butelką alkoholu. Dokładnie tak. Z butelką alkoholu. I jest takie poczucie, że opłaca się podjąć to ryzyko, jeżeli chodzi o, o, o rosję. W jakimś sensie to jest plan ryzykowny. Ale tu jest chęć zaryzykowania wszystkiego, żeby odnieść sukces. Czyli Rosjanie, to nie jest tak, jak się mówi w mainstreamie, że a ten Putin to jakiś niepoważny, bo wysłał najgorszy sprzęt, jakieś tam czterdziestoletnie rzęchy i tak dalej. Ale i tak coraz bardziej się w głąb Ukrainy posuwa. O co tu chodzi? To się tak szybko nie skończy. Nie skończy się tak szybko. Mówię wam, nie skończy się tak szybko, bo ta energia mówi o tym, że jestem skłonny zaryzykować wszystko dla sukcesu. Wszystko. Wszystko rzucić na szalę, żeby ten cel osiągnąć. Do czego ma to doprowadzić? W gruncie rzeczy może się to wydawać jakieś takie dziwne w tej sytuacji, ale szósta denarów do osiągnięcia balansu, w gruncie rzeczy. Osiągnięcia balansu, bo szósta denarów, jakaby nie była, nawet w tej italii jest opisana jako próba znalezienia równowagi, szukania rozwiązania dla tak zwanego dobra najwyższego i dawania wsparcia jakiejś takiej społeczności, community, która na to zasługuje z punktu widzenia Rosjan. Czyli oni tu oczywiście bronią swoich, tych, tych swoich community, nie? Czyli Rosjan, Rosjan na terenie Ukrainy, zdecydowanie. Bo to jest dawanie wsparcia jakiejś community. Ale to nie, nie musi być tylko to. Generalnie plan jest taki, aby ta wspólnota, która według nich, podkreślam, według nich zasługuje na wsparcie, to wsparcie otrzymała. No i tyle. Myślę, że temat został wyczerpany. Pozdrawiam serdecznie. Nasze Z według mnie zostało tutaj rozszyfrowane. Ziemia, życie. Taki, taki jest koncept, natomiast co idzie w ślad za tym, to już zupełnie inna historia. Pa.